21 lutego. Obrzezane serce. Albowiem ten jest Żydem, którym jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu. Rzymian 2, 29. Obrzezanie serca. Czy nie jest to tylko dziwaczna kombinacja słów? Dzisiejszy tekst wyjaśnia, kto według Pawła był Żydem i co oznacza być częścią wybranego ludu. Z wczorajszego tekstu dowiedzieliśmy się, że prawdziwa religia nie polega jedynie na zewnętrznym przestrzeganiu zasad. Dzisiejszy tekst zwraca uwagę na to, że prawdziwa religia jest sprawą serca. Paweł nie był autorem myśli o obrzezaniu serca. Często występuje ona w Starym Testamencie. Na przykład Mojżesz mówi, że jeżeli Izraelici będą żałowali za swoje grzechy, Bóg będzie ich błogosławił. Co więcej, obrzeże Pan Bóg twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Mojżesz wzywał Izraelitów. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. I zapowiedział, że lud Boży otrzyma błogosławieństwo, gdy ukorzy się ich nieobrzezane serce. Mężczyźni, których wspomina Mojżesz, byli niewątpliwie obrzezani fizycznie. Mieli zewnętrzny znak, jednak byli ubodzy, wewnętrzne, religijne doznania. Gdybyśmy użyli nowotestamentowej terminologii, moglibyśmy powiedzieć, że nie byli nawróceni. Potrzebowali nowego serca i umysłu, musieli narodzić się na nowo. Temu nawróceniu według Mojżesza musiał towarzyszyć wyznanie grzechów, żal za grzechy i miłość do Boga, która jest podstawą prawa Bożego. W liście Rzymian 2,29 Paweł pisze, że aby być Żydem, człowiek musi wyjść poza legalizm, żyć nie według litery, musi doznać w życiu przekształcającej mocy Ducha Świętego. Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział, że jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Prawdziwa religia zawsze była sprawą serca, dlatego Paweł nawołuje swoich żydowskich czytelników i nas, aby przyjęli tę wieczną prawdę. Chce, abyśmy doznali czegoś rzeczywistego, a nie poprzestawali na jakiejś namiastce, która często zadawala wielu członków Kościoła.